Idziemy w kolejne nasze rozważanie, to już ósme kazanie. Rozgrzewam was do wielkiej miłości, do Matki Bożej Królowej Polski w Niebowziętej. Wczoraj usłyszeliśmy o misji Matki Królowej na ziemi polskiej. Wybrała polską, prostą, pobożną wieś. Takie wsie znajdują się jeszcze na Podlasiu czy w Tarnowskim Nowosądeckim, w innych miejscach Polski już takich pokornych wsi jest niewiele. Dlatego Matka Boża przychodzi do, wykre, do wykrotu i język jej orędzi jest prosty. Mruczą na Stefana Gwiazdę, że taki język czy nie inny. Matka Boża mówi do niego takim językiem, jaki on dzieci mówi. Jak przyszła do Gieczwałdu, to mówiła językiem polskim. Pustacy tego nie mogli pojąć. Przyszła do La Salette, nie mówiła po francusku. Mówiła miejscową gwarą, takim językiem, jaki mówią ludzie. Moje dziecko, mówiłam Wam wiele razy o tym, że czas jest krótki. Bogu dzięki, że to są to przestrzenie ziemskie, bo dla nas. Czas krótki to tydzień, miesiąc, a dla Boga to są już lata, czasami dziesiątki lat, choć usłyszeliśmy bolesną rzeczywistość w naszych orędziach. Czas się skończy. Teraz tylko od tych, którzy szaleńco chcą wypełnić wolę Bożą, zależy, ile ta zabawka jeszcze potrwa. Którą stworzył człowiek. Nie macie tutaj nieskończoności, ale dopiero w niebie. Czyste, proste zdanie. Na ziemi musicie zdać egzamin z wierności Bogu. I do tego was wszystkich wzywam. To też jest, moi drodzy, proste, zrozumiałe. Skoro jesteśmy dziełem stwórczym miłości Boga. No to dzieci, nie ma innego wyjścia. Jesteśmy tylko stworzeniem. Więc musimy spełnić oczekiwania. Jak chłopie kupujecie auto, to jakie kupujecie? No by spełniły wasze oczekiwania. Mieszkasz w mieście, nie kupisz mojego czołga, bo gdzie w nim wiedziesz i gdzie zaparkujesz? A ja nie kupię mojego auta, no bo ja muszę wozić tonę, przewozić ludzi, sprzęt. No, rozumiecie, to są... Więc Pan Bóg stwarzając nas, mówi jasno: na Ziemi musicie dać egzamin z wierności, do którego was wzywam. Popatrz na moje czyny, mówi matka Boża. Kieruje nią wyłącznie miłość, bo co innego mogłoby wystarczyć i nie wyczerpać się wobec waszej obojętności. Dzieci, przepiękne zdanie. Nie zrozumiecie nigdy Boga, jak nie pojmiecie tego zdania, że Bogiem kieruje wyłącznie miłość. I w tym zdaniu jest ukryta tajemnica, Bóg jest miłością. Dzieci, mnie na to nie stać. Czasami brakuje mi cierpliwości, proszę o ogień, lej tę ziemię, nie? A Bóg mi mówi tak przy moim paczeniu. Abym ja zadziałał tak, jak Ty chcesz. Miliony ludzi idzie na potępienie. Ja im daję jeszcze szansę. Przez tą modlitwę zakonających, Wy sobie macie, w codziennym papieżu Wy sobie nie zdajecie sprawę, ileście ludzi uratowali na świecie w godzinie śmierci. Że ona nie poszła w ręce demona. Więc Matka Boża mówi prosto, kieruje mną wyłącznie miłość. Bo co innego mogłoby wystarczyć i nie wyczerpać się wobec Waszej obojętności. Rozumiecie? Pan Bóg to jeszcze w jednym z orędzi wyjaśnia tak, że ja czekam na te Wasze ochłapy że Panie Jędziu, dzisiaj mówisz Panu Bogu, Twoja, kocham Cię, będzie dobrze, a Bóg wie, że za dwa tygodnie na tym odcinku zgrancisz, kapujecie. Ale Bóg tego nie uwzględnia, bo mówi tak, no to czym ja bym się mógł cieszyć, cieszyć z człowieka, jeśli bym znał, że za dwa tam jest zdradzi, porzuci, rozumiecie? Cieszy się tą chwilą, kiedy padacie na te kolana i jesteście tu na wieczerniku, Powtarzam to zdanie, ono jest fenomenalne. Kieruje mną wyłącznie miłość, bo co innego mogłoby wystarczyć i nie wyczerpać się wobec waszej obojętności. To jest przerażająca choroba katolików. Przychodzę do was, aby was upomnieć, ponieważ życie, żyjecie, śniąc i nie zdajecie sobie sprawy z tego, że przyjdzie wam niespodziewanie umrzeć i stanąć twarzą w twarz przed Majestatem Bożym. Dzięki Bogu, dzięki, że my utworzyli arcybractwo dusz pogłębia się nasza wiedza, co się z nami dzieje w godzinie śmierci, jaka jest bitwa. My sobie nie zdajemy sprawę najpierw przed oblicze najwyższego, później sąd że jak cię demony już złapały na łóżku, a ktoś by ze zmarłych wiedział, żywych wiedział, widział to, to jest pewne, że masz piekło. I wtedy przychodzi Michał Archanioł i mówi najpierw przed oblicze Najwyższego sąd Wy, którzyście uwierzyli, Bogu i poszliście w zakon czasu ostatecznych. Jaką macie gwarancję? Przy Twoim konaniu będzie Matka Boża. Co znaczy? Diabeł Ci nie dotknie. Czy to rozumiecie? Czy to rozumiecie? Jakby ludzie mieli świadomość tej rzeczywistości wieczności o tym, co Matka Boża mówi. Mówi tak. Przychodzę do Was, aby Was upomnieć, ponieważ żyjecie śniąc. I nie zdajecie sobie sprawy z tego, że przyjdzie wam niespodziewanie umrzeć i stanąć twarzą w twarz przed Majestatem Boga. Robię wielkie zgromadzenie na Ducha Świętego na przyszły rok. Powołamy albo odnowimy powołanie adwokatki i zarządczyń naszych grup. Ludzie, no nie ma lepszej inwestycji. Zbliżamy się do tysiąca wraz z przyjaciółmi, tylu chętnych jest na tą bitwę ostateczną. Powinno być 100 tysięcy Polaków. Gdyby rozumieli, co za to mają. Mają Matkę Bożą na godzinę śmierci przy łóżku. Demon nie podejdzie. Bo jak ona podchodzi do łoża konającego, wszystkie demony uciekają. Macie ten przywilej na podstawie prawa, czyli obietnicy Boga danej. Wtedy uprzytomnicie sobie, kiedy staniecie twarzą w twarz przed majestatem Bożym, jak wiele razy byliście upominani przez miłość, jak wiele razy odrzucaliście głos Boga, który nie mógł, Przeżyć jednego dnia bez przysłania Wam posłańców z nieba i wzywania Was do siebie. Dzieci nie ma jednego dnia na świecie, gdzie Bóg nie wysyła swoich posłańców. Matka Boża z objawieniami, przychodzą święci, znaki płaczący, krzyży, figur. Codziennie Bóg do świata wysyła swego. Posłańca. I to wszystko, każdy z nas zobaczy, zatracone i odrzucone łaski, trzeba bardzo suwicie za to zapłacić. Zatracone, odrzucone łaski, moja córko. Wykrot to jedno z wielu, wielu miejsc, w których objawiam się z miłości do ludzi i dzieci, z miłości do Boga, który cierpi widząc, jak jego stworzenie wybiera męki piekielne, odrzucając miłość. Ja mówię o zgrozo w XX wieku, ani w XXI. Kościół katolicki w Polsce nie uznał żadnego objawienia Matki Bożej. Było ich kilkanaście. Jesteśmy jedynym krajem, jedynym episkopatem, który nie wierzy Matce Bożej. Wiecie, jaka to jest ironia teraz losu? Jak musi Bóg cierpieć? Tu mamy podane definicje cierpienia Boga. Wykrot to jedno z wielu, wielu miejsc, w których objawiłam się z miłości do dzieci i z miłości do Boga. Bo Matka Boża chce zelżeć Bogu w cierpieniu, bo to cierpienie polega na tym, że Bóg widzi, jak jego dzieci, jego stworzenie, wybiera męki piekielne. I odrzuca Jego miłość. Dzieci, to jest przerażające. Jak musi dzisiaj z powodu nas cierpieć Bóg. Stąd też Matka Boża ingeruje i wkracza w nasze życie. Jesteśmy szczęścieżami, że słyszymy, Wyjaśnienia orędzi w wykrocie, których której Polska nie przyjęła. A na punkcie wykrotu kapłani się wściekli. Powtarzam, bo znam tam kilku miejscowych kapłanów, dzieci wściekli się. W jednej z naszych orędzi, przed kilkunastu laty, Maria powiedziała: Zostaw go. Ze swoją gitarą. Tak go jednym z kapłanów powiedziała. Który jakby się dało, to by wymazał wykrot z przestrzeni ziemi te wydarzenia. Przestrzegam was przed niebezpieczeństwem wiecznego potępienia. I przed grożącą wam karą, która, nie jest następ, która jest następstwem grzechu, a nie zemstą Boga. Czy to rozumiecie? Mamy w nowennie to pięknie wyjaśnione. Pokuta zjedna przebaczenie, ale nie usunie skutków. Dawid nie był w stanie przez siedniodniową pokutę. Leżąc krzyżem, nic nie jest uratować zabitego uriarza. Rozumiecie? Nie wskrzesił go. Skutek jest przerażający. Dlatego dziecko, które począł, poczęło się na grobie zmarłego Nie może żyć. Ona miało przy starcie z winy Dawida wyrok śmierci bo to jest skutek grzechu. <laughs> Dlatego ludzie dzisiaj, my to otwieramy oczy w naszym rękach, kiedy Pan Bóg mówi, każde dziecko poczęte prześlubem nie ma błogosławieństwa. Kapujecie? Jest przeklęte. Jeśli popatrzymy teraz z perspektywy tylko interesu człowieka, no to Rodzic jego to Hitler. Komuś zależy. I zależało, żeby złamać i zniszczyć młode pokolenie ludzi, które było nachalnie łamało dziesięć przykadań Bożych. Dzieci, jeszcze nie znalazłem odpowiedzi, jakie wymyśleć na się pytacie, by was uwolnić od tego przekleństwa. Jeszcze Pan Bóg mi nie podsunął, bo mam czasami ciśnienie, nie wytrzymuję. Bo dzieci jest potrzeba, a ja nie reaguję. Bo tylu błaga. Nie tylko rodzice, którzy popełnili ten grzech, ale dzieci, które dorosły i są świadome. Ty ja nie mam Bożego błogosławieństwa. Porypane. Co oni ze mną zrobili? To coś takiego w wymiarze życia ducha, jakby fizycznie dziecku po, przed urodzeniem uciąć dwie nogi. No i sobie rać. Więc przypominam, grzech ma skutki, a skutek jest karą. To nie jest zemsta Boga. Wybierając wciąż źle, wybieracie wciąż złe następstwa waszych czynów. On dziś, kiedy gryzłem po raz pierwszy te orędzia, to się wydawały proste. Dziś, moi drodzy, to jest siekiera. Mam całkowite inne spojrzenie na życie. Na życie poprzez te już 15 lat pracy z wami w odrzuceniu i ciągłym prześladowaniu. Wybierając wciąż źle wybracie wciąż złe następstwa waszych czynów. Chcę was przed tym uszczec poprzez wezwanie do pokuty, modlitwy i postą. Sodzę z nieba na poszukiwanie pokrewnych dusz, mi, które szukają Boga, a także na poszukiwanie dusz zabłąkanych, których pragnę pomóc odnaleźć, którym pragnę pomóc odnaleźć właściwą drogę. Jest w jednym orędziu, gdzie Bóg mi precyzyjnie pokazał: Nie da się już wszystkich uratować. Jeszcze są ci, którzy bez Twojego postu się nie podniosą. Z Twoim postem się podniosą. Matka może to mówi podobnie. Popatrzcie się. Schodzę na poszukiwanie pokrewnych mi dusz. Patrzę na was, wy to jesteście. Układy rycerki, wy to jesteście. Które szukają Boga. Bo myśmy cały czas szukali Boga. Chcieli Go poznać. Ten duch wiary, pobożności był was. On dopiero w ciągu ostatnich 15 lat, na tej drodze Słowa Bożego, bo to nie mój sukces, tylko pokłosie Słowa, żeście się stali inni. Panie Jadziu, przypomnij sobie tamte lata, teraz, kim jesteś. A znam Cię 15 lat. Co Pan Bóg robi z nami? Bo wszyscyście szukali Boga, Pragnęliście. dostaliście zaszczyt łaski i uwierzyliście. I wy jesteście szczęściarzami. Ale Matka Boża mówi, ale także na poszukiwanie zabłąkanych. A tych zabłąkanych macie wy odnaleźć. Dostaliśmy masze kluczy. Jeśli będziesz żertwą za kapłana, Matka Boża powiedziała, odnajdę twojego syna, twoją córkę. Mamy we w tych wielu inicjatywach obietnicę. Nie zginą. Dostaliście rozkaz po Komunii Świętej zawsze uruchamiajcie pompę krwiodowej. Wierzą dzieci czy nie, mąż ofiaruje za nich puszczam krew Boga. Złączono sobie do jego serca. Bóg mówi wytrwałości, aż w końcu będą, ich krew będzie podobna naszej. Czy mamy sposobność uratowania tych najbliższych i dzieci i oni się nawracają. Mamy tyle świadectw, wczoraj była modlitwa. Dziękuję za powrót córki do życia sakramentalnego. Pa, czytałem wczoraj, do ojca Pio. Czy to jest cud? Kapujecie? To jest cud na, na wymiarze kosmicznym. Bo później ta córka, nawrócona, wejdzie w nieskończoną przestrzeń miłości Boga. I będzie swoim poznaniem sięgała wszystkich zakątków kosmosu. Nie obawiajcie się mnie. Wielu z Was uważa moją mowę za trudną do przyjęcia. Dzieci dla nas to jest, same miło... to jest tak czyste, tak proste, tak pełne miłości. Ależ nie. Zacznijcie czytać moje orędzia bez podejrzliwości i lęku, a przekonacie się, że rozumiecie je doskonale. Otworzę Wam oczy. Wasze serca i będę do nich mówić. Tu mam myśl do kazania za tydzień. Urędzia słowo. Otworzę wasze serca i będę do was mówić. Nie jest, nie jest możliwe, aby dziecko nie rozumiało swojej matki. To ja przecież uczę was mówić. Pierwsze słowa modlitwy: To ja czuwam przy, przy Was od maleńkości. Nie jest możliwym, abyście mnie nie rozumieli. Zapomnijcie jednak o mowie świata. Oddajcie mi, oddajcie mi swoje serca i otwórzcie je na spotkanie ze mną. Przyjdę z nieba do każdego z moich dzieci, które z wiarą i miłością mnie wezwie. Jestem zawsze blisko, czekając na Wasze wyzwania. Język, którym zwracam się do Was w wykrocie, jest mową ludzką, najproszczą. Jak najprostsza jest dusza, którą wybrałam. Chodzi o wizjonera Stefana Gwiazdę. Urodził się w 1931 roku, zmarł w 2002. Uzony we wsi wykrot, rolnik ukończył trzy klasy szkoły podstawowej. Ponad językiem, i Ponad językiem i słowami, w jakich wyraża się treść orędzi, jest jednak mowa ducha, która niezależnie od użytych słów przynosi. Treść mojego przesłania do konkretnych ludzi, dzieci, fenomenalnie. To rewelacyjne myśli, do podziękowaniu Panu Bogu za tydzień, za dar słowa, 15 lat. Dzieci, mówi do nas Bóg. Tak, jak dzisiaj ja już tyle razy mówiłem, kazanie. Okanie galiejskie. Zatrzyma się nad tym, nad tym jednym wyrażeniem. Dranie po polsku ustawili źle przecinek. Wszystko ma inne znaczenie. Przecież matka Boża wszystko wie. Czy to moja lub Twoja sprawa? Jeśli chcesz, daj znak. Bo jak ja się komuś tak mówię, ktoś zna mnie dobrze, nie nadeszła moja godzina. Ale, czy, ale ona musi nadejść. Rozumiecie, skoro ona będzie. Jeśli Matko, chcesz, uruchom. Matka Boża perfekcyjnie zrozumiała te słowa, tylko współcześni teologowie nie zrozumieli. Widzicie czemu? Bo oni są zatruci mową świata, a istnieje jeszcze mowa ducha. Rozkaz Matki Bożej jest prosty. Uczyńcie wszystko, co wam powie sen. do Rozkaz najprostszy. Przynieście wodę po trzy wiaderka do tych stągwi po 30 litrów. Sześć stągwi tam, nie tam. Czy, nie Dzieci, taki prosty rozkaz. Czynność najprostsza. Bóg nam nie każe skoczyć na księżyc, bo jest pełnia. Nie. Mówi: Uklęknij i adoruj. 15 minut. To takie proste, a wszyscy wrzeszczą: Nie mam czasu, nie mogę. Czego Bóg ode mnie żąda? On mnie nie rozumie. Wystarczy otworzyć się na moją miłość. A Duch, aby Duch Święty odpo, op, opowiedział Wam wszystko, czego nie pojmujecie przez słowa. Oto język, który do Was mówię. Wsłuchajcie się tylko w mój głos, głos Waszej Matki, a zrozumiecie absolutnie wszystko, co pragnę Wam przekazać. Błogosławię Was wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzieci nieprawdopodobne. Gdzie to było o miłości? Żebym to zaznaczył. Aha, tu jest. Wielki znak zapytania. Teraz dopiero dzieci rozumie, do jakiej wielkiej miłości wybrał nas Pan Bóg. Z jaką miłością, bo to robię po raz pierwszy. Rocznicę. Słowa, bo wiem, co dostałem, kapujecie? Oni są bezradni, nie mają takiej broni. Oni nie umią języka Ducha Świętego, bo nie zrozumieli, że Bóg jest miłością, że Matka Boża jest miłością, że przyjdzie do nas w miłości. W związku z tym cały czas nienawidzą Boga i nienawidzą Matki Bożej. Amen.